jakie postanowienia noworoczne, jeśli takie są? Też nie składam obietnic noworocznych. Staram się być systemowy i konsekwentny. W związku z tym nie mam takich zrywów do obietnic. To mnie pani złapała. Ja zwykle nie robię postanowień, albo robię je na bieżąco, albo nie robię takich noworocznych. Nie, jeszcze pomyślę. No ale pewnie trochę przemyślenia o polityce, jak to wszystko kreować w nowym roku, w którą stronę zmierzać. Myślę, że nowy rok będzie takim momentem zastanowienia się, co dalej. W zasadzie chyba już nie, bo kiedy skończyłem palić, to już takich gwałtownych, czy potrzeby gwałtownych postanowień we mnie nie ma. To było postanowienie największe. Dla nas polityków postanowienia przede wszystkim wyborcze, bo to rok wyborczy, czyli żeby było bardziej spokojnie, bardziej merytorycznie, no i żeby się udało nam w tych wyborach osiągnąć kolejny mały sukcesik, czyli trochę więcej w słupkach i w sondażach. Nie mam żadnych. Ja zawsze każdego dnia staram się przestrzegać kanonów roztropności, mądrości, sprawiedliwości. To są tak zwane kanony podstawowe. Większej pracowitości obiecać sobie nie mogę, bo pracuję już do granic wytrzymałości. Myślę, że bardzo intensywnie. Jeszcze nie mam, zastanowię się w samolocie.